Albo dobra, z uwagi, że to są szachy szybkie, nie szachy klasyczne, nie będzie tego czasu na rozmyślanie tak dużo. Zagrajmy po prostu roszadę i będziemy tego pionka kisili, ale w trochę inny sposób. To znaczy będziemy tego pionka kisili skoczkiem na B6. Ja bardzo lubię tego typu wredne podejście zastosować, bo bardzo, bardzo często ci zawodnicy grający partię katalońską w ogóle nie są przygotowani na to, że ktoś tego pionka będzie kisił, bo zazwyczaj kiszenie tego pionka przewagi jest nie najlepszym podejściem, bo po prostu no wtedy zostaje się bardzo w tyle z rozwojem i tak dalej. Ale z drugiej strony wiecie, jeśli się wybronię, no to zostaję z pionkiem przewagi i zajeżdżam przeciwnika na skrzydle hetmańskim. I tak jak widzicie, już się tutaj chłop wycykał, bo już tutaj hetman A4, żeby tego pioneczka odzyskać jak najszybciej. No, ale zdaje się, że kolega przeoczył ruch A5 i w tym kontekście ten hetman na A4 wygląda dosyć głupio. No i teraz ja gram posunięcie skoczek B6. Posunięcie skoczek B6 było moim pierwotnym planem, żeby po prostu skoczek bronił tego pionka, tak? Dobra, więc pionka mamy zabezpieczonego w tej konfiguracji, przynajmniej na ten moment. Więc gońca musimy cofnąć i to też następuje. No i teraz przeciwnik będzie chciał odejść skoczkiem i tego pionka, wiecie, zabezpieczyć. Ale już abstrahując, czy on tego pionka odzyska, czy nie odzyska, nie ma to tak wielkiego znaczenia. Bardzo istotne jest to, że on straci dużo czasu, gimnastykując się wokół tego pionka. I to jest nie mniej istotne. I wiecie, co ja tutaj zaproponuję wam? Zaproponuję wam ruch wieża B8. No bo tak sobie myślę nad skoczek D5, E4, bicie... Albo dobra, no w sumie dlaczego skoczek D5 nie zagrać? Ten pionek nie wisi. No i teraz jeżeli skoczek odejdzie, to ja w ogóle sieknę mu B5 ruchem. Więc to jest właśnie cała magia kiszenia pionka, że nawet jeżeli finalnie tego pionka nie wykisisz, to cały czas przeciwnik w strachu, nie? Dobra, i teraz tak, pionka oddamy. No i pójdziemy na aktywności. Czy coś lepszego? Musi mnie w ogóle skoczek B6 zagrać, ale to już by była przesada. To optymistyczne. Dobra, więc zagrajmy klasycznie. Posunięcie C6, przeciwnik odbija na C4, walimy wtedy B5, przeciwnik wraca się na E5 i gramy goniec B7 z dalszym planem B4 i C5. Dobra, czyli widzicie, to jest właśnie klasyczny plan, który ja bardzo lubię realizować, czyli tego pionka przytrzymać, przytrzymać, przytrzymać. Przeciwnik tam gdzieś, wiecie, się gibie, żeby tego pionka odzyskać. Finalnie go odzyskuję, ale ja za to lecę wtedy już na aktywności. I teraz jest bardzo, bardzo ważny moment, bo ja muszę zagrać C5, tylko boję się D5. W związku z tym zagrałbym najpierw hetman C7, bądź hetman B6. I tutaj mam problem z decyzyjnością. Gdzie ten hetman by pasował właściwie? No dobra, hetman C7 wygląda ok, ponieważ jeszcze zerkam na tego skoczka, więc dzięki temu ewentualne zagranie posunięcia C5 będzie jeszcze groźniejsze. Choć tak jak teraz sobie na to popatrzyłem, to obawiam się, że przepuściłem ruch A4. Chociaż nie, bo na ruch A4 ja po prostu oleję tego pionka i zagram C5, bo jak on zbije, to ja biję na D4 i on nie może odbić, bo ten jego hetman wisi. A jeżeli na A4 ja zagram C5, jeżeli na A4 ja zagram C5 i on zagra goniec F4, zerkając na mojego hetmana, to jeszcze nie wiem, co zrobię na to.
koniec D6. Jeszcze jakieś widły z tyłu. Nie, bo zbiję na F4. Dobra. No więc lecimy tutaj oczywiście agresywnie. I teraz jest bardzo napięta sytuacja, bo jeżeli przeciwnik skonsoliduje swoje figury, to mnie zajedzie. Ale jeżeli ja skonsoliduję moje, mam na myśli wrzucenie wież do akcji, no to wtedy ja zajadę przeciwnika. Jest tutaj bardzo ciekawa sytuacja, kto finalnie sobie zrealizuje swój plan. Okej, tego ruchu nawet nie liczyliśmy. Tu. Co to jest? Oczywiście B4 każdemu się rzuca w oczy, ale po B4 C bije B4, A bije B4 i goniec bije B4. Wykorzystując to związanie, więc w sumie dlaczego nie mógłbym zagrać wieża FC8? Aha, bo on wtedy zbije. Jak ja zbiję tu, to on zbije tu i wieża odbija. Dobra, chytry plan. Nie powiem, że nie. No dobra, to bicie, bicie, bicie. No i on odbija. W sumie nie wiem, o co chodzi, bo ja walę wtedy B4 i przecież wszystkie końcówki mam wygrane. Dobra. Więc wydaje mi się, że tutaj gość znalazł fajną sztuczkę taktyczną. Tylko po prostu ta sztuczka taktyczna nic mu nie daje. I teraz co? Wtrącimy jeszcze wieża C8? Czy to już za bardzo chytre będzie? Tylko która wieża? Nie no, chyba ta z A. I po prostu w kolejnym ruchu B4. No jeżeli to jest zła pozycja, to ja po prostu nie rozumiem dlaczego. Bo mój pion na B4 będzie bardzo dobrze zabezpieczony, a ten pionek z A4 we wszystkich końcówkach będzie słaby. No i też wiecie, mój pionek na połowie przeciwnika na pewno utrudni mu życie. Natomiast trochę się obawiam teraz, jak zacząłem o tym myśleć, trochę się obawiam pola C5, bo jeżeli przeciwnik w ten sposób się zaktywizuje, to mogę mieć tarapaty. Ale po B4 będę miał pole C3 do aktywizacji. Plus też o dziwo mam presję na pionka E4, co zabawne. Ten pionek Z4 jest teraz dosyć solidnie atakowany i też przeciwnik musi na to uważać. Dobra, więc gramy tutaj B4. No myślę, że on zagra jakieś wieża C1, to takie najlogiczniejsze. No bo właśnie po hetman B5, no to jakieś problemy z tym pionkiem się objawiają. Wiecie co? Ja chyba wolałbym tego gońca mieć tutaj, jeśli mam być szczery. Więc chyba złą wieżę wybraliśmy. Bo ja założyłem, że po linii D coś poatakujemy, ale po tej linii D po prostu kompletnie nie mamy co atakować, więc nie miało to sensu. No dobra, teraz przeciwnik chce mi się wtrynić właśnie na pole C5. Ja nie będę w stanie spojrzeć w lustro, jeżeli pozwolę temu skoczkowi się tu znaleźć. Więc nie pozostaje mi nic innego niż zagrać goniec A6. Jeżeli przejdziemy do pozycji, gdzie właśnie goniec się wymieni za skoczka i ja będę miał skoczka przeciwnik gońca, to no teoretycznie on ma przewagę, ale tak praktycznie to chyba niekoniecznie, bo ten jego goniec nie bardzo ma co robić, nie? Dobra, więc zróbmy rzeczywiście w ten sposób. Na ósmą linię trzeba uważać, co nie? No dobra, no i wjeżdżamy na dwójeczkę i wieża C8. Kurczę, no D5 jest przykre. A, H3 w ogóle, skoczek G4 jeszcze było groźne. Przyznam szczerze, nawet tego nie widziałem. No dobra, więc wieża C8. No i teraz D5 na pewno jest na radarze oponenta.
Ale wiecie, co ja zrobię? Po D5 ja zbiję, on odbije i zagram Hetman D6. Hetman D6 nie jest dobrą figurą do blokowania czegokolwiek, ale w tej tutaj konfiguracji przeciwnik nie ma jak go przegonić. Pełni swoje zadanie. No i teraz odwieczny dylemat pozostaje, drodzy widzowie, mianowicie czy grać H6, czy grać G6. Bo na pewno muszę zrobić lufcik dla króla. Powiem tak. No, Hetman D7 rzuca się w oczy. Ale czekajcie, bo zobaczyłem teraz takie wredne Hetman D7, D5, bicie E5. I jak odejdę, to on się tu cholercia bardzo mocno zaktywizuje. Nie będę miał co robić z tym skoczkiem. No nie jest to przyjemne. To na pewno. Dobra, więc zacznijmy od H6, bo teraz jak on zagra D5, to ja zbiję i jak zagra E5, ja zagram tutaj. I później przejdę tutaj i wezmę pionka i wygram partię. Przede wszystkim, no to ósmą linię mam krytą. Powiem wam, że bardzo ciężko jest zadecydować, czy zrobić lufcik dla króla H6 czy G6. No, teoretycznie lepiej by było zagrać G6, bo przeciwnik ma białopolowego gońca, więc lepiej, żeby król uciekał na czarne pole, ale wtedy skoczek byłby bez obrony, no i to też byłoby jakimś minusem, nie? Więc bardzo ciężka była ta decyzja, co tutaj począć. Natomiast dalej wydaje mi się, że no tak, mam pod kontrolę linię C, jedyną otwartą linię w pozycji, po której figury przeciwnika mogą się aktywizować. Więc wydaje mi się, że moim dalszym planem będzie po prostu utrzymanie tego stanu rzeczy. No dobra, bardzo dobrze tu chłop zagrał. To bezapelacyjnie jedyna jego szansa na aktywizację. Dobrze, że ją wykorzystuje. Jak myślę, czy nie mógłbym olać tego pionka? I wiecie, żeby pionka B uruchomić, nie? O, no to może mieć sporo sensu. No ale dobra, nie ma co tutaj przekombinowywać chyba. Więc podejdźmy w ten sposób do tematu. No muszę powiedzieć, że chyba zamiast H6 trzeba było grać skoczek D7 od razu, żeby przeciwnik nie miał tego triku. No ale dobra, było minęło. Więc teraz muszę uważać, bo tutaj współpraca moich wież została zaburzona. Nie, no dobra, H6 było głupie. H6 było głupie, bo zawsze jak przeciwnik wjedzie mi na ósmą linię, no to na koniec wariantu będą jakieś widły, tak? Kiedy ja tym królem na H7 odejdę. Więc trzeba było posłuchać się starodawnej metody i zrobić lufcik czarnopolowy, kiedy oponent ma białopolowego gońca. No dobra, mega napięta sytuacja w tej pozycji. Na pewno ja mam na radarze ruch B3, ponieważ z całą pewnością pion z linii B jest tutaj moim ogromnym atutem. Natomiast atutem przeciwnika jest ten pionek z E5, więc biały będzie mógł tutaj atakować na skrzydle królewskim. No bardzo ciekawa sytuacja. Tak, nie wiem czy zauważyliście, w ogóle nie wspominam o tym pionku za 4, ale w sumie. W sumie może nawet tego pionka po prostu mogę wziąć. Ale najpierw zagramy B3. Zobaczymy, czy przeciwnik nam pozwoli wejść na B2 i później będziemy chcieli bić na A4. Bo jakby
Ja chyba nie muszę się tutaj z tym śpieszyć, prawda? Chyba, że czegoś nie widzę. Dobra, nie wiem o co chodzi z tym gońcem. To wam powiem szczerze, że nie mam żadnego pojęcia, gdzie przeciwnik idzie. Chyba, że jemu chodzi o to, żeby mnie wyczekać i zbić na A5. Może tak być. No z bólem muszę przyznać, że ma to sens. No tak, bo ten hetman się bardzo mocno wtedy by zaktywizował. Kurczę, to może hetman C7 zagrajmy po prostu? Dobra, dobra, bo tutaj 2 minuty. Więc walimy hetman C7. I plan jest prymitywny. Chcę zagrać po prostu B3 i ten pionek za 5 jest broniony. Plus, wiecie, jakieś tutaj wygibasy po linii C mogą się pojawić. Przede wszystkim tutaj są dwa punkty, które bardzo mocno muszę bronić. Jest to E6, D7 i D8, żeby on tutaj tą wieżą nie wkroczył. Plus, żeby nie zagrał E6, bo jak zagra E6, to moje białe pola po prostu siądą. No tak, no zagranie posunięcia H6 było po prostu bardzo głupie. No ale dobra. O, minęło, mamy tutaj pionka potężnego, także jest potencjał. Dobra, tutaj po raz kolejny nie rozumiem o co chodzi. No dobra, jeżeli tu chodzi o jakąś ofiarę. Serio? Dobra, nie mam żadnego pojęcia o co chodzi, więc biję. A, bo że on maczugę będzie chciał ustawić, tak? Goniec D3 i tam hetman G6. O kurczaczek, może to mieć sens niestety. Ale wiecie co ja bym zrobił? Po szachu bym zagrał tutaj. Tak właściwie. No dobra, teraz to wieża C1. Wieża C1, bicie, tutaj szach. I B. Tak, mogę poświęcić? Dobra, wieża C1 lecimy. Bo chodzi mi o to, że tutaj. To będę miał bicie i tego gońca zdobędę. Ale chwila. Bo on może zbić pierwszy. Wtedy hetmany. Ojeny. Dobra, presja czasu. Chwila. No nie wiem, wydaje mi się, że mogę, ale kurczę. Presję czasu, ciężko. Bo jak wymienię hetmany, to wygrywam, nie? Jak zagra tutaj, daje mata. Pytanie, co jak zagra tutaj? Nie mam żadnego pojęcia. Autentycznie. Kurde.
Jak zagra h4, wieża f2, król h3, hetman h1, król g4, hetman f3, król h3 bije na d3. I nie ma wiecznego szacha, bo chowam się na h7. Zawariacie. Dobra. Jak król g2, walimy hetman d2. Grozi wiadomo, grozi tutaj. Sery. Chyba dam radę to zrealizować. O, trzecie zwycięstwo z rzędu, widzowie. No, dobra gierka tutaj. Była napięta sytuacja. Ale pod koniec dobrze zostały policzone warianty. No i oponent finalnie został spacyfikowany. Uczy szachy za $20 na godzinę. Także jakbyście się chcieli uczyć, to tutaj macie próbkę jego umiejętności. A nie znam tego zawodnika. No dobra, więc co ja tutaj w debiucie pohasałem? Goniec C7, co ciekawe, nie było dobrym podejściem. Trzeba było tutaj grzecznie... no tak, trzeba było grzecznie zbić i tutaj wpakować się na A4. No tak, i wtedy mam tu zaklejstrowane hetmańskie i kisze pionka. No dobra, więc w debiucie rzeczywiście zagrałem trochę zbyt optymistycznie, to wam muszę przyznać. No i przeciwnik ładnie się tu zaktywizował. A4, C5. No, goniec A3, muszę powiedzieć, kreatywne podejście, ale wypuścił całą przewagę w ten sposób. Tylko co ja tutaj źle zrobiłem z tą realizacją przewagi, bo wyglądało to super. Goniec A6, wszystko elegancko. Wjechałem na drugą linię. K3. Się zaktywizowałem. Aha, trzeba było tutaj... mimo wszystko hetman D7 grać, po prostu po pionka. I na D5 zagrać E5 najzwyczajniej w świecie. No ja się trochę obawiałem, że ten pionek się zaktywizuje, ale tak, no teraz te dwie wieże są całkowicie zablokowane i ja tutaj robię sobie co chcę w tej partii. A H6, a tu E5 znowu mogłem. No tak, mogłem zablokować sytuację całkowicie, już przeciwnik nie miałby w ogóle gdzie się ruszać wtedy. A w ten sposób pozwoliłem mu na jakieś wygibasy, tak? Pozwoliłem mu się zaktywizować. I tutaj coś czuję, że mogłem zagrać coś sprytniejszego. Wieża, hetman F7. A działało, ale nie mogłem się doliczyć, bo ja liczyłem ten wariant i bicie na D1, tylko policzyłem, że po B2 jest hetman F5 i wieczny szach. Wieża B8 na koniec wariantu i nie ma jak zatrzymać pionka i wygrywam. No dobra, no nie policzyłem, no tam miałem 20 sekund, ale tutaj też to wygrywa, także luźk. No dobra, bardzo, bardzo ciekawa partia, muszę powiedzieć.